W ubiegłym roku w Suwalskim Szpitalu Wojewódzkim przyszło na świat 950 noworodków, o kilkanaścioro więcej niż dwa lata temu. Ponad 700 z nich to mali Suwalczanie. Biorąc pod uwagę szerszą, kilkuletnią perspektywę co do liczby porodów w naszym mieście, zauważalna jest tendencja wzrostowa. Sytuacja demograficzna w Suwałkach jest więc optymistyczna, a zwiastująca populacyjny niż prognoza Głównego Urzędu Statystycznego nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Statystyki Urzędu Miejskiego potwierdza ordynator oddziału noworodkowego szpitala. Jeśli chodzi o ilość porodów, które się odbyły w 2017 roku, ilość wzrosła. Nie jest to wzrost bardzo wysoki, ale powiedzmy sobie tam o kilkadziesiąt porodów więcej, co jakąś taką tendencję zwyżkową obserwujemy. Ordynator nie wyklucza, iż tendencja z czasem będzie się nasilała. Z uwagi na taką sytuację, która panuje w kraju, w naszym jakby systemie, który w tej chwili jest, i 500+, i chyba jest większe zainteresowanie młodych ludzi, żeby posiadać potomstwo. W starym roku poprawił się nieco wizerunek porodówki. Odnowiona została sala porodowa, znaczący postęp odnotowała również wiedza medyczna i diagnostyka. Jak się nam rodzą dzieci, to już my mniej więcej wiemy, co nas może spotkać. Lat temu, 20 czy 30, każdy poród był wielką enigmą, wielką niewiadomą. Nie wiedzieliśmy, co się będzie działo. Natomiast w tej chwili z uwagi na, tak jak powiedziałem, lepszą opiekę prenatalną pacjentek w ciąży, finał, czyli poród, jest bardziej przewidywalny i wiemy, co może nas jakby spotkać i pacjentkę. Oddział i pacjentki borykają się z różnymi problemami, jak na przykład sporadyczne stosowanie znieczulenia okołoporodowego. Wynika to pewne z jakichś kłopotów kadrowych, które nas tutaj atakują. Nie ukrywamy, że kłopoty kadrowe dotyczą też oddziału położniczego. Też mamy kłopot, bo potrzebujemy zasilenia personelem nowym, a jest to bardzo trudne. Czego z okazji nowego 2018 roku życzy sobie ordynator? Życzyłbym sobie na pewno poprawienia warunków socjalnych. Zresztą to już jest w planie i decyzje finansowe i decyzje zapadły wcześniej. Czekamy tylko na jakby już budowlaną akcję. Natomiast cóż jeszcze, życzyłbym sobie, żebyśmy mieli bardziej wzmocniony kadrowo personel, bo nie ukrywam, że chyba mnie to najbardziej jakoś stresuje i obawia mi się tutaj najgorszego w sumie. No jeżeli te elementy byłyby poprawione, no to jakaś tam szansa na rozwój położnictwa w naszym mieście, no jest otwarta cały czas.